Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, chciałem powiedzieć, bo odwiedza mnie po raz kolejny, myślę, że przyjaciel i stały gość mojej inicjatywy, więc bardzo się cieszę. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Macieju, kłaniam się nisko, dzień dobry. Witam, to dla mnie też zaszczyt, Mateuszu, także witam jeszcze raz Państwa, witam Cię, Mateuszu. U nas 7 listopada, kiedy nagrywamy, więc być może Państwo odsłuchają te rozmowy jeszcze dzisiaj, może w trakcie najbliższych dni. Czas pokaże, jak wygląda to zawodowo. Macieju, jak u Ciebie może na początek? Czym się obecnie zajmujesz? Wiem, że na analizę na Twitterze można stale liczyć słuchaczy. Zachęcam, żeby wejść na to narzędzie, obserwować, bo tam Maciej obserwuje i analizuje rosyjskie wojska i potencjał tych wojsk, Macieju. No tak, ostatnio moich słuchaczy, ani też czytaczy, którzy czytają mojego tweeta, nie rozpieszczałem jakimiś wielkimi analizami, ale to nie to, że nic nie robiłem. Przez ostatnie dni zbierałem dane, ale rozmawiałem też z różnymi z osobami na temat tego, co Załużny powiedział i opublikował, czyli o tej kontrofensywie, którą uważał, że no tam no, są pewne błędy i ta kontrofensywa nie poszła ukraińska jak należy. Ja chciałem nie negować akurat tego artykułu, co napisał Załużny, ale też znaleźć przyczyny tego, dlaczego to w ten sposób zostało zakomunikowane, czy to rzeczywiście jest taka prawda. Ja jestem tutaj troszeczkę, mam różne informacje. Może będę trochę spoilerował to, co będę pisał, także tutaj będziesz miał, ty mnie pierwszy złapałeś tutaj za kołnierz, żeby coś się zespowiadać z tych moich analiz. No sytuacja nie wygląda za dobrze, to fakt, ale też nie jest tragiczna tak mocno. Co byś zmienił w tym artykule? Co edytowałbyś? No trudno zmieniać informacje od dowódcy, który dowodzi tą całą i się broni i atakuje w wojnie, więc tutaj ja bardziej patrzę pod względem rosyjskim, nie pod względem co było Ukraińcy, czyli co Rosjanie poprawili, że taki wynik jest, a tam się rzeczywiście u Rosjan trochę ciekawych rzeczy zdarzyło. Można podać w inny sposób, przepraszam, że ci wejdę w słowo z kolei, te informacje dla świata przedrukowywane w mediach polskich. Nie wiesz tylko. Co, tu wina tego też może być tak, wiesz, ja nie analizuję tak mocno Ukraińców. Poza tym, co tam troszeczkę rzeczy wiem, to takie moce przerobowe mam jednak i swoją uwagę skupioną wyłącznie na Rosjanach. Tam zmieniono system troszeczkę dowodzenia, o którym już tam wspominałem. Tam zmieniono w ogóle system zarządzania informacją na polu walki, już takim typowo poziomie artyleryjskim, o tym też wspomniałem, ale w ogóle zmieniono system zarządzania informacją już na poziomie takim ogólnowojskowym i bardzo szerokim, o czym też Załużny wspominał, że to jest walka, gdzie jedna osoba widzi ruchy drugiej i to jest problem. On wspominał takim, dosyć mocno akcentował ten akcent i trudno zaskoczyć takiego przeciwnika. I ja tutaj bym taką analogię, Mateuszu, dał do I wojny światowej, gdzie karabiny maszynowe zrewolucjonowały pole bitwy i w zasadzie ograniczyły możliwości ofensywne jednej i drugiej strony naprzeciw tym defensywnym. Te ataki były masakrowane, wojna okopowa, czyli mam tu dużo analogii. Tutaj tą takim w cudzysłowie karabinem maszynowym tej wojny jest informacja. Informacja, która jest bardzo dużo źródeł do zdobycia, znaczy jest dużo źródeł dostępnych, można z drona, można z różnych innych OSINT, zdjęcia, czyli ten IMINT, czyli wszystkie te związane z nasłuchem, ale też trzeba mieć odpowiednie centra do tej analizy. I jedna, jak i druga strona te centra bardzo mocno rozbudowała i tu świadomość ma. Rosjanie to zaczęli trochę później, dlatego mieli problemy w tamtym roku, ale teraz dorównują Ukraińcom umiejętnościami w zdobywaniu i analizowaniu tych informacji, co wskazuje ich sposób reagowania na działania ofensywne Ukraińców.
dosyć, można powiedzieć, z wyprzedzeniem w niektórych przypadkach. No mówię o na przykład o w ostatniej chwili wzmocnienie kierunku robotnego przed uderzeniami, tak? No to znaczy, że te działania informacyjne, zdobywania informacji wymagają od jednej, drugiej strony zupełnie innych zachowań, już nie tylko maskowania na poziomie taktycznym, ale także maskowanie na poziomie operacyjnym, a nawet strategicznym, i to właśnie Rosjanie trenują i robią i analizują, i właśnie tym się przez ostatnie parę dni zajmowałem. Właśnie, Rosjanie się uczą, tak wspominałeś. Jakie wnioski myślisz o tym, bo Załużny też odwiedzał oczywiście linię frontu, jakie wnioski wyciągają Ukrainy z tej nauki i konkretnie co Rosjanie poprawili w ostatnim czasie, rozszerzając nieco twoją wypowiedź? No trochę będę spoilerował tych rzeczy, no ale nie wymienię ci tu wszystkie, nie uraczę ci wszystkimi informacjami, ale bo jeszcze je po prostu weryfikuję, układam sobie w głowie, żeby je w jakiś sposób bardziej pisany i graficzny przedstawić, ale przede wszystkim poprawili rozumienie swoich sił zbrojnych, swoje przede wszystkim atuty i takie swojej ułomności. Oni od wojny w Gruzji wiedzieli, że mają bardzo duży rozdźwięk, jeżeli chodzi o jakość wojska, ale mają tego wojska dużo. Znaczy może nie tak duże jak Chiny, ale dużo w stosunku na teatr europejski, w stosunku do Europejczyków to jest dużo. I oni przechodzą, ja to nazywam taką strukturę MMS, czyli twarda skórka, środek miękki, czyli będą mieli rdzeń zbudowany z jednostek, które są dosyć dobrze przygotowane. I to mówię ogólnie, czyli nie mówię o artylerii, mówię o wojskach przeciwlotniczo-sądowych, również specjalnych, ale też ogólno, ale tych zmechanizowanych, zmotoryzowanych i pancernych. I tam są jednostki albo pododdziały, które są dedykowane takim rdzeniem, ale też jest tak zwana masa miękka, które jest wykorzystywane po to, żeby, można powiedzieć, ja to nazwać tak współcześnie, spamować przeciwnika. I ten spam może się odbywać w dwóch przypadkach. Albo tak jak mamy przykład Bachmutu, gdzie Wagner spamował mięsem armatnim, w cudzysłowie, atakami, redukując obronę i później uderzając tymi właśnie twardymi elementami, zdobywając pozycje, lub wciskać tą masę w okopy i zużywać impet przeciwnika właśnie na zdobywanie tych okopów, niszczenie tych elementów miękkich, słabych, a tymi twardymi elementami kontratakować już na przeciwnika osłabionego. Widocznie ta taktyka, jak widzimy na zaoszonym obrazku, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, zdaje egzamin. To jest taki jakby najbardziej namacalny, dotykalny element rosyjskiej takiej zmiany, jeżeli chodzi o pewne działania. Ale mówię, oni się zaadaptowali do przeciwnika, który ma też słabości, nie ma takich zasobów, więc mogli sobie stosować metody walki. Ale czy to będzie na przykład w przyszłości wykorzystane w stosunku do takiego przeciwnika, jak może być NATO, wysokotechnologicznego, nasyconego środkami ogniowymi i rozpoznawczymi, no to jest dyskusyjne. Ten wariant i te rozważania też prowadzę w oparciu o tym, co Rosjanie piszą. Temat, który ciekawi, myślę, że słuchaczy, najbardziej wrota do Doniecka, tak? Czyli Awdijiwka. Co tam się właściwie dzieje? Wiem, że powstało trochę materiałów na temat tego, dlaczego Awdijiwka jest tak ważna. Macieju. No wszystkie te materiały, które ja czytam, a sporo ich czytam, generalnie mówią, że Awdijiwka to jest miejsce, które jest nie tylko symbolicznie, ale z taktycznego punktu widzenia pozwala uderzać w za kołnierz Doniecka. Aglomeracja Doniecka jest bardzo specyficzna, jest dużo terenu zurbanizowanego, przemysłowego, tam można ukryć dużo wojska, ale też manewrować jest dosyć ciężko. Wyprowadzać z tego miejsca ataki jest dosyć łatwo. W porównaniu na przykład do tych bezdroży i pól Zaporoża. Tu można nasycić duże ilości wojska, ale też pamiętajmy, nadchodzi zima, to wojsko musi mieć gdzieś leża zimowe, gdzie może odtwarzać gotowość bojową. Teren zurbanizowany tego typu, mocno nasycony
ludźmi cywilnymi, bo to też ogranicza możliwość oddziaływania przez Ukraińców na cele właśnie w Doniecku, bo mogą być po prostu ofiary wśród cywilów. Powoduje, że wojsko może wyjść z tego Doniecka, atakować i wrócić, otworzyć gotowość bojową w ciepłych, przyzwoitych warunkach. Więc miejsce bitwy, którą wybrali Rosjanie dla Ukraińców, Adyjewka, to jest właśnie takie miejsce. To jest miejsce, ja to nazwałem miejsce zimowej bitwy. W tamtym roku miejsce zimowej bitwy Bachmut, ale w tym roku będzie właśnie Adyjewka. A można byłoby uderzać właśnie w zaplecze Rosjan, właśnie w Doniecku, składy amunicji. To jest chyba już pod zasięgu ukraińskich rakiet. No Mateusz, Ukraińcy to samo robią i to robią cały czas, uderzają, tylko już my o tym nie piszemy, ani mówimy, nie jest to tak powiedzmy spektakularne, bo to jest po prostu dzień powszedni, po prostu kolejny dzień w pracy, tak? Dwa, trzy magazyny zostały zniszczone, jakiś transport, kilkanaście albo kilkaset ciężarówek, jakaś szkoła wyleciała znowu z jakimś tam kompanią, która tam była ulokowana i odpoczywała. No, to jest po prostu dzień jak co dzień, jeżeli chodzi o działania ukraińskie. No to już nie mówiąc o działania grup specjalnych, wywiadowczych, które różne elementy tam podkładają, niszczą tory, bo też takie, że przypadki się zdarzają. No, ale to jest wszystko za małe do tego, co Rosjanie przygotowali, bo przygotowali przede wszystkim kolejne drogi logistyczne na Zaporoże. I te moje analizy przedwakacyjne mówiące, że jeżeli Ukraińcy będą utrzymywali taką presję, a widać, że ta presja się trochę zmniejszyła na froncie, nie mówię o logistyce, bo logistyka cały czas jest atakowana, ale taka presja, jaka była na początku czerwca, kiedy to ruszała ta ofensywa, to nie ma już tej takiej dużej presji. Natomiast Rosjanie wprowadzili tam dwukrotnie więcej wojska, ale też w budowaniu dodatkowych dróg logistycznych, dodatkowych dróg kolejowych na Zaporoże od Doniecka, odciążając tą drogę krymską i tkarczeńską, gdzie mosty i porty są atakowane. Więc moje obliczenia wskazują, że no ten potencjał, mimo że wzrósł, to poszło też za tym logistyka rosyjska, która też jest wydajniejsza. Jedyny problem jest tak zwanej logistyki ostatniej mili, czyli logistyki tej do samej linii frontu. Tam brakuje Rosjanom ciężarówek. One są non-stop polowane w zasadzie na, nie poluje się na czołgi, tylko się właśnie poluje na te ciężarówki. To powoduje, że pojazdy bojowe muszą głęboko się cofać do logistyki, żeby uzupełniać i wracać na front. To ma swój zły czynnik, ponieważ raz zużywa się sprzęt na takie długie jazdy, dwa zużywa się paliwo, a trzecie też, jeśli Ukraińcy mają dobre rozpoznania, mają, pokazują miejsca, gdzie gromadzą się te elementy logistyczne gdzieś głęboko i one są z kolei atakowane i tak się właśnie to dzieje, więc tu jest cały czas problem, jest ta presja na tej logistyce, bardzo mocna, niezmienna, natomiast ta presja na linię frontu, czyli uderzenie, żeby redukować siły właśnie te miękkie, które Rosjanie wprowadzili, o czym wcześniej wspominałem, no Ukraińcy troszeczkę przystopowali, ale to też ze względu na straty, bo jednak Ukraińcy do ataku na te miękkie, najsłabiej wyszkolone rosyjskie elementy używali najbardziej bitnych jednostek, które też od czerwca nic innego nie robią, tylko tłuką. Natomiast Rosjanie cały czas wprowadzają te miękkie, najbardziej słabe. Więc to taka asymetria została przez Rosjan zastosowana, że tracimy, ale nie to, co najważniejsze. Natomiast Ukraińcy się zużywają, muszą odpoczywać i tak dalej, a my cały czas mamy te swoje twarde jednostki w gotowości, ale jest też jedna tutaj taka uwaga. Te twarde jednostki nie są w takiej ilości, żeby zrobić dużą ofensywę. To wystarcza Rosjanom na trzymanie Ukraińców z dala od linii Kuzmienki, jak ja to nazywam, jeżeli chodzi o Zaporoże, czyli ta linia główna zaopatrzenia. Jeśli ją do niej dojdą albo będą mieli ją pod ogniem artyleryjskim Ukraińcy, no to w zasadzie Zaporoże można kontrolować. Rosjanie zbudowali taką ścianę tarcz i utrzymują cały czas na te 4,
od 50 do 50 kilometrów z dala od tej linii Kuzmin. Takim najbardziej widocznym węzłem tej linii jest ten Mariupol, Melitpol. To są te elementy, które są najbardziej ważne, jeżeli chodzi o utrzymanie Zaporoża. Także jak ci mówiłem, Mateuszu, na froncie się dzieje dużo, Rosjanie wyciągają wnioski. Dużo racji ma Załużny w tym artykule, ale to nie jest tak do końca wina samych Ukraińców, bo też trzeba mieć zasoby na walkę z tego typu metodą walki, którą stosują Rosjanie, a to wymaga dużej ilości amunicji, środków ogniowych, a tego Ukraina tak dużo nie dostaje od Zachodu. Tak mi przynajmniej się wydaje. Powiedziałeś, że Awdijiwka może być tym miejscem bitwy zimowej, Bachmut taki 2-0, czyli w najbliższym czasie to będzie główny zimowy punkt obserwacyjny? No jeszcze tak, mi się wydaje, to będzie jeden z głównych rzeczy, które będziemy komentować i rozważać na wszystkie. Chociaż jak mi się wydaje, jest to najbardziej przyjazne dla walki dla Ukraińców. Chociaż tam popełniono parę błędów, bo Ukraińcy nie umocnili tego północnego odcinka tej Adiwki, bo sama Adiwka jest przepotężnie zbudowana. Ja tam byłem w 2015 roku i to już było bardzo potężne, a trzeba tutaj naszym słuchaczom i oglądaczom powiedzieć, że ten miejsce jest rozbudowane przez Ukraińców od 2014 roku, ponad dekadę, 10 lat rozbudowy inżynieryjnej. Tam są fortece zakopane na kilka pięter, można powiedzieć, ale to też wykorzystywane jest, bo tam jest taka huta, można powiedzieć, i ona jest podobnie zbudowana, nawet lepiej jak ta w Mariupolu. Mariupol nie był przygotowany do obrony, te podziemne bunkry i tak dalej. Adijewka oprócz tego ma jeszcze bardziej rozbudowane elementy z magazynami, z stanowiskami dowodzenia ogniowymi. Jak rozpoznanie lata nad Adijewką, to Rosjanie nic nie widzą, tak? A wojsko tam jest. Jak tylko tam się próbują wchodzić, atakować od frontu, no to spotyka ich zasłużona krwawa kara. Jedyne miejsce to jest obejść to i to Rosjanie robią, ale też mi się wydaje, że tam Ukraińcy troszeczkę na nie zastawili pułapkę. Przynajmniej tak to wygląda. Bo tylko jak bo tam były dosyć słabe brygady obrony terytorialnej. I nagle jak poszły ten atak, pojawiły się i Bradleye, i pojawiła się artyleria, i pojawiło się lotnictwo ukraińskie. To albo była bardzo szybka reakcja, albo Ukraińcy sobie stwierdzili, że jak nie pójdziemy i nie będziemy zadawać im strat na Zaporożu, o tym co mówiłem po prostu, bo zużywają swoje Ukraińcy najlepsze jednostki kosztem, a Rosjanie nie zużywają swoich najlepszych, tylko rzucają tam miękkie pododdziały, jak ja to mówię. A tutaj nagle pojawiły się dosyć dobre brygady pierwszego korpusu, to jest korpus dawnej Donieckiej Republiki. One zostały wcielone do Rosji, zostały uzupełnione, zostały zintegrowane. To są żołnierze rosyjscy doświadczeni, pochodzący z danego terenu, czyli też im zależy, jakby to nie było, walczyć, bo oni są, no, czują się Rosjanami i wiedzą, że jak stracą ten teren, to nie mają gdzie wrócić. Więc uderzył taki dosyć bardzo dobry, jak na warunki rosyjskie, korpus. I co się stało? Natknął się na huraganowe ognie artylerii, broni przeciwpancernej. No, killboxy były porobione w zasadzie klasycznie. Rozstrzelał te kolumny podchodzące w zasadzie do działań ofensywnych. Zakończyło się to masakrą w zasadzie część brygad pierwszego korpusu. No i tyle, no i kropka. No i czekamy na dalsze rozpoznanie. I nagle się tam pojawiły bardzo szybko i brygady artylerii, i kolejne brygady zmechanizowane. I, no, jakby, wiesz, ja nie wierzę w przypadki na tym froncie, szczególnie jak ta informacja dosyć szybko przebiega, więc tam musiało coś być wcześniej. Ja widziałem te obrazki, tragiczne dla Rosjan, masa sprzętu straconego. Naprawdę nawet dowódcy ukraińscy mówili, że
tam czasami w trakcie widzieli na ekranach monitora, no chyba załóżmy to powiedział, ponad setkę maszyn straconych przez właśnie Rosjan. No, zastanawiam się, na ile wierzę. To są, nie wiem, Mateusz, to są chyba największe straty od początku wojny, no może browary jeszcze pokazują, tutaj gdzieś może pod Kijowem te ataki. No, mogę powiedzieć, że mogło to być takie straty jak pod Izium, jak się musieli się wycofywać po udanej takiej kontruderzeniu ukraińskim pod Charkowa, prawda? Też tam były takie w zasadzie setki porzuconych sprzętu i strat. W zasadzie tam można powiedzieć o porzuconym sprzęcie, prawda? Bo tam było, ale no, to są straty pokazują gdzieś tego poziomu, co kiedyś oglądaliśmy w tych starciach. Więc zobacz, zwróć uwagę, że to nie wykonali Ukraińcy, tylko wykonali to w cudzysłowie, bo ja tak zakładam względu na charakter prowadzonych i użytych jednostek, że Ukraińcy wykonali to rękoma Rosjan, sprowokowując ich do uderzenia na najbardziej dogodnym dla siebie terenie, umocnionym, chociaż oni liczyli może, że uderzą na samą Adyjewkę, ale oni uderzyli troszeczkę na północ i południe od niej, żeby ją obejść, ale też to się spotkało z zasłużoną karą. Zasłużona kara. Pytanie, czy pułapka, czy ale to ty mówisz, nie ma niespodzianek, nie ma być może wydarzeń, o których... No, za dobrze to wygląda, za duże straty, wiesz, a Rosjanie też mieli informacje, przynajmniej tak mi się zdawało, że tam są lekkie brygady w okopach, na które można rzucić masę sprzętu i nawet samą masą po prostu po nich przejechać. A tu się okazało, że nagle pokazały się i Bradleye, i pewnie i Leopardy, i może coś jeszcze więcej, bo to wyglądało, że nie tylko artyleria w to strzelała. Tak. Tak, cóż, to jeszcze zapytam cię o Cherson, bo tam mówi się o jakimś budowaniu przyczółków po drugiej stronie Dniepru. Może to miejsce jest kolejnym wartym obserwacji? Czemu nie? No, trzeba uderzać na dolną część Dniepru, bo jeżeli nie będzie presji, no to tam Rosjanie ustawią tylko sobie pikiety i będą trzymali ten obszar. A tak to muszą tam zaangażować do walki z brygadami piechoty morskiej, bo tam zostały w zasadzie te brygady piechoty morskie z kierunku zaporowskiego przeniesione tutaj na tą dolną, na dolnym brzeg Dniepru. I tam one sobie w ramach swoich kompetencji wgryzają się. I co ciekawe, Rosjanie nie mają pomysłu, jak ich stamtąd wyciągać, bo mamy któryś dzień z kolei i cały czas ukraińskie jednostki albo są, albo przebywają czasowo, ale cały czas gdzieś tam wchodzą na ten obszar. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że Rosjanie po prostu przy samym brzegu nie będą siedzieć, bo mogliby się narazić na uderzenia artylerii ukraińskiej. Oni zazwyczaj pewnie są oddaleni trochę od brzegu, pozostawiając właśnie te pikiety, ale te pikiety nie obronią cię przed desantem kompanii lub tam jakiegoś batalionu. Więc i tak Rosjanie będą musieli podejść do tego brzegu, żeby po prostu przegonić te jednostki. Widocznie nie mają tyle artylerii, żeby ich po prostu powybijać na tym brzegu, więc trzeba po prostu fizycznie przyjść z pałką i ich po prostu pozganiać z powrotem do wody. A to znowu generuje Rosjanom straty, bo jak podchodzą do tych jednostek, które wylądowały, i to są dość silne zgrupowania, więc byle tam jakimś plutonem nie podjedziesz. Parę razy widziałem, że tam podjeżdżały pojedyncze wozy rosyjskie, ale gdzieś tam szybko zostały albo przegonione, albo zostały spalone. Więc tam Rosjanie muszą użyć większej jednostki. Tu zaczyna się problem, bo większe jednostki lepsze są na północy, więc trzeba z Zaporoża ściągnąć część jednostek na południe, żeby po prostu wygonić tych Ukraińców. Co się dzieje? Rosjanie po prostu nie robią tego. Bo jeśli zabiorą najlepsze jednostki, które trzymają te miękkie jednostki na przodzie, a te są z tyłu, żeby po prostu trzymać całą linię frontu, to nagle tam się posypie, no, kwadratura koła. Na razie wygląda to tak, że Ukraińcy po prostu miejscami wylądują, albo pozostają dłużej, albo się wycofują. Rosjanie próbują ich tam kuć, generując sobie kolejne straty, bo też tam nie pozostawili jakichś mega zdolnych jednostek. Kosztem niewielkich sił Ukraińcy angażują bardzo duże siły rosyjskie, osłabiając pozostałe kierunki, więc
dla Ukraińców to jest idealne rozwiązanie. Przypominam sobie, że podczas naszej poprzedniej rozmowy powiedziałeś o tym, że bardzo dzieje się na froncie, ale rzeczywiście niewiele o tym już mówimy, drodzy Państwo, więc takie wnioski. To, że czasami coś w infosferze się nie pojawia, to nie znaczy, że ukraińscy żołnierze nie walczą i druga strona oczywiście. Również Macieju dziękuję za dzisiejszy komentarz, za spotkanie. Państwu dziękuję za odsłuchanie audycji. Dziękuję bardzo.